Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Poniedziałek, 2 sierpnia, Krzysztof Balicki. Witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym powiemy o uroczystościach z okazji Święta Policji, festiwalu muzycznym Castle Party oraz o budowie cieplickich term. Uroczysta gala, odświętne mundury i dumnie wniesione sztandary. W piątek, 30 lipca, na dziedzińcu Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Dzień wcześniej podsumowano wyniki statystyk za pierwsze półrocze bieżącego roku. Podczas Święta Policji, które odbyło się w piątek, 30 lipca, w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego zostały wręczone awanse na wyższe stopnie. Ze stopnia posterunkowego na sierżanta zostało mianowanych 10 funkcjonariuszy. Stopień starszego sierżanta otrzymało 9. Dwóch policjantów dostało awans na sierżanta sztabowego. Na stopień młodszego aspiranta mianowano 6 funkcjonariuszy. Najwięcej, bo aż 21 policjantów, awansowano na stopień aspiranta, natomiast na aspiranta sztabowego uhonorowana została tylko jedna osoba. Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze może pochwalić się dobrymi wynikami, jakie osiągnęła od stycznia do czerwca 2010 roku. Na początku lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się podsumowanie pracy policji w pierwszym półroczu. Statystyki kamiennogórskiej policji są bardzo zadowalające. W kategorii wykrywalności ogólnej przestępstw nasza komenda znajduje się na 4. miejscu w województwie dolnośląskim. Wynosi ona 86,5% i jest wyższa o 0,03% w porównaniu do roku ubiegłego. Przestępstwa kryminalne wykrywane są w 81,2%, co daje nam 2. miejsce w województwie. W rankingu 7 kategorii, m.in. kradzieży, włamania, rozboje i tym podobne, osiągamy wynik 68%, większy o blisko 3% niż w roku 2009. Lepsze wyniki w tej dziedzinie mieli tylko funkcjonariusze z Miglicza. Na bardzo wysokim poziomie jest również praca policji prewencyjnej, czyli ujawnianie, karanie i wykrywanie czynów społeczno-uciążliwych. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu ocenia jakość pracy kamiennogórskich funkcjonariuszy jako bardzo dobry. W najbliższym czasie nasza jednostka otrzyma 4 nowe radiowozy. Wkład w pozyskanie tych samochodów ma również Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe. Jednym z poważniejszych problemów jest niedobór kadry. W ciągu ostatnich 3 lat oddano 3 wakaty. Kilku funkcjonariuszy ma zamiar wkrótce przejść na emeryturę. Chętnych do pracy w policji jest wielu, bo aż 47 osób. Jednak na przyjęcie nowych policjantów nie ma zgody. Powodem tego może być system oszczędności. W większości komend w kraju brakuje funkcjonariuszy. Jest to powszechnie panująca sytuacja. Jest to spowodowane brakiem środków finansowych. Jak praktyka wskazuje, chętnych do służby w policji jest bardzo wielu. Są to ludzie, którzy do tej pory policję znają tylko z opowiadań, ewentualnie z przekazów medialnych lub z literatury. Natomiast po wejściu do służby praktyka okazuje się troszeczkę inna. I dlatego ja bym był bardzo ostrożny co do wypowiadania opinii na temat tego, czy będą chętni do policji, czy nie, z uwagi na sytuację finansową. Głośna muzyka oraz obecność kilkunastu tysięcy fanów kultury gotyckiej z całej Europy. Tak, na większym skrócie można opisać wydarzenia, które miały miejsce w Bolkowie podczas 17. edycji festiwalu muzycznego Castle Party. W zamku oraz bolkowskich klubach przez 4 dni festiwalu wystąpiły największe gwiazdy sceny Dark Independent. 17. festiwal Castle Party dobiegł końca. Od czwartku do niedzieli miejskie uliczki stawały się coraz ciemniejsze. A wszystko za sprawą kilku tysięcy fanów mrocznej kultury, którzy przyjechali do Bolkowa, aby bawić się w rytmach muzyki rockowej i elektro. Teraz wygląda jak miasto gotów, bo wszędzie gdzie się nie ruszy, to widać ogólnie subkulturę gotycką.
Castel Party jest jednym z największych i najbardziej charakterystycznych festiwali muzyki gotyckiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas 17 lat gościł światowej sławy muzyków Dark Kultur. Pierwsze 3 edycje festiwalu odbyły się na Zamku Grudziądzu i zyskały duży rozgłos. Castel Party potrzebował jednak miejsca, w którym bawić się mogło znacznie więcej fanów. Takim miejscem okazał się Zamek w Bolkowie, który od 1997 roku jest gospodarzem imprezy. Dodatkowo w miasteczku krążą legendy o duchu Bolesława Rogatki oraz o energii wampirycznej, dodającej festiwalowi jeszcze bardziej mrocznego charakteru. Ciemne anioły oraz demony w tym roku mogły być wyjątkowo straszne. Na dziedzińcu zamku ciemną moc poprzez głośne brzmienie zaprezentowały światowej sławy zespoły takie jak Alec Empire, The Eden House, Ant One oraz inni. Artyści nie mogli narzekać na brak widowni podczas koncertów. Zamek był szczelnie wypełniony przez niepowtarzalnie ubranych i ucharakteryzowanych fanów ciemnej muzyki, którzy z wielkim uniesieniem witali swoich idoli. W tym czarnym roju obok siebie stali weterani festiwalu Castel Party oraz ci, którzy w tym roku uczestniczyli w nim pierwszy raz. Pierwszy raz na Castel Party? Chyba 12. 13? To już nas drugi raz. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Niesamowite. No, wrażenie jest niesamowite, pomijając samo miejsce, które jest bardzo urokliwe i pierwszy raz ten zamek oglądamy. No, a do tego jeszcze dochodzi ta muzyka, przede wszystkim sama atmosfera. I jak odczucia? Super, tak jak zwykle, co roku. Mi się bardzo podoba, bardzo lubię ten festiwal. Jest fajnie. Wspaniały festiwal moim zdaniem. Jestem po raz pierwszy i jestem zachwycony, zdecydowanie. Jest po prostu rewelacyjnie. Jakbym był w Nowym Jorku, to bym tutaj musiał przyjechać. Przez 4 dni festiwalu Polków odwiedziło kilka tysięcy fanów ciemnej kultury. Było wśród nich wielu ludzi młodych. Impreza przebiegała spokojnie i odbyła się bez wyrazów wandalizmu oraz bujek. Na sposób, w jaki bawi się młodzież, zwrócił uwagę komendant główny OHP Jerzy Marmur. Jestem zainteresowany tą imprezą, dlatego że mam pod opieką ponad 30 tysięcy młodzieży. I chciałbym wiedzieć, co się dzieje w tym temacie, jak to się odbywa, gdzie młodzież może ulokować swoje sprawy poza zawodowe, poza regionalne, aby mogła uczestniczyć, aby przekładało się to i było spójne z tym, co jest naszym procesem wychowania i kształcenia. Młodzi ludzie to nie jedyni uczestnicy festiwalu. Z roku na rok przybywa tutaj coraz więcej osób, od nich starszych, pragnących posłuchać dobrej muzyki oraz poczuć ciemne klimaty i atmosferę imprezy. Podczas wizyty z kamerą na zamku natknęliśmy się na kolegę po fachu. Od 3 lat tutaj przyjeżdżam, w zeszłym roku robiłem film i to jest to niezwykła atmosfera na tym festiwalu, tym bardziej, że to nie jest festiwal nie tylko dla młodych ludzi, co się pozornie wydaje. To jest bardzo dużo 40, 50, 60-latków i to jest bardzo fajne. Festiwal Castel Party w Bolkowie przez kilkanaście lat wyrobił sobie światową renomę. Ze względu na wyjątkowy charakter przedsięwzięcia przybywa tutaj wiele artystów. Jarocin był oczywiście bardzo fajny w czasach, wracając sprawę komuny. Przystanek Woodstock jest taki bardzo ludyczny, natomiast ta impreza jest bardzo awangardowa i ja z ogromną przyjemnością przyjeżdżam tutaj. Tutaj jest wielu filmowców, muzyków, fotografików, plastyków, kreatorów mody. To jest awangardowa impreza, tak jak właśnie Jarocin był na początku lat 80. Ja się tutaj właśnie dlatego dobrze czuję. Na Castel Party przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a nawet z Europy. Na zamku gościło wielu fanów dark kulturę z krajów skandynawskich, Austrii czy Niemiec. Wszyscy obowiązkowo ubrani w charakterystyczne i o bardzo ciekawej stylistyce stroje. Uczestnik festiwalu powinien mieć też unikatową fryzurę. Irokezy, bujne loki to tylko niektóre uczesania, które zaobserwowaliśmy wśród uczestników. Nie sposób je wszystkie nazwać. Mimo że dominuje czerń, to ta impreza ma swój koloryt. Jest ona kolorowa mimo wszystko. Warto tutaj być, bo trudno w jednym miejscu trzymać wzrok. Obracamy się dookoła i widzimy coś ciekawego. Osoby w tych ciekawych, awangardowych, a czasami bardzo drogich ubraniach i dodatkach co roku są atrakcją dla mieszkańców Bolkowa oraz turystów. Kreacje na Castel Party można przygotować samemu w domu, niekoniecznie dużym nakładem finansowym. Nie kupowaliśmy, tak sami robiliśmy mniej więcej. A ile czasu zajmuje zrobienie takiego stroju? Znaczy się tak dzień różnie. Bo tak po troszkę codziennie. Kolor czarny jest przeważającym wśród miłośników kultury gotyckiej. Można w ten sposób wyrazić swoją osobowość oraz światopogląd. Ja czarny uwielbiam, ze względu na to, że jest kolor mroczny. Jest w tym dużo tajemnicy, smutek.
i wiele ma takich znaczeń, na przykład jest kolorem nocy, co jest bardzo tajemnicze i piękne. I ogólnie lubię taki kolor. Najbardziej odzwierciedla mnie. Niektórzy mają proste wytłumaczenie, dlaczego na co dzień ubierają się właśnie na czarno. Brudu nie widać. A poza tym wyszczupla. Przez cały czas trwania festiwalu Polków był zastawiony przez samochody. Przybyli na Castle Party, musieli mieć również miejsce, gdzie mogli przenocować. Olbrzymie pole namiotowe powstało przy ośrodku wypoczynku świątecznego. Niektórzy namiotu nie mieli, posiadali za to pewien gadżet. Proszę Państwa, takie wejście do wora to jest bardzo klasyczne wejście do wora. To mało kto wchodzi do takiego wora, żeby go mieć przede wszystkim. Nigdy nie wiadomo, co się stanie za chwilę, wobec tego fajnie jest być przygotowanym na ostatnią chwilę. To mój namiot. Aha. I to tak sobie można z dnia na dzień. No tak, no można. Wchodzisz, zamykasz, nie pada, nie wieje. Super, nie? Jak widzimy, Castle Party w Bolkowie to unikatowy festiwal, podczas którego wszyscy dobrze się bawią. Impreza znacznie odróżnia się od innych, również znanych na całą Polskę festiwali. To jest impreza rzeczywiście bardzo selektywna, tak jak burmistrz Łęcki powtarzał. I tutaj jestem pełny uznania, że daje mu się utrzymać taką imprezę w takim małym środowisku, w takiej dużej konkurencji Karpacza i wszystkich innych takich znanych miejscowości w całym kraju, że ten Bolków akurat ma tą tożsamość i tą imprezę. Festiwal to również biznes. Wiedzą o tym bolkowianie, którzy mogą zarobić na noclegach czy też na małej gastronomii. Nie byłoby tej wspaniałej imprezy, gdyby nie wysiłki organizatorów. Czarny kolor będzie tak długo utożsamiany z Bolkowem, jak długo będą chcieli przyjeżdżać tutaj fani mrocznej muzyki i kultury. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy organizują Castle Party, w szczególności panom Adamowi Łaciukowi, Krzysztofowi Rakowskiemu oraz Bogdanowi Krukowskiemu oraz wszystkim im współpracownikom, pracowników Domu Kultury, jak i Zamku Bolków. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to. Wiadomo już, kto będzie budował cieplickie termy. Prezydent Jeleniej Góry wybrał wykonawcę tego tak ważnego dla miasta przedsięwzięcia. Termy Cieplickie, Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, bo tak się będzie oficjalnie nazywało całe przedsięwzięcie, stawiać będzie konsorcjum firm z Warszawy, Tiwa i Holma. Ich oferta opiewała na najniższą cenę za wykonanie całości. Termy staną na obszarze 3,5 hektara, kupionych przez miasto od firmy PM Poland i będą sąsiadować z parkiem zdrojowym. Kryterium ceny było jedynym kryterium rozstrzygającym o wyborze wykonawcy. Wczoraj na posiedzeniu prezydenta podjąłem decyzję o wyborze konsorcjum firm warszawskich, które to konsorcjum zaoferowało wykonanie całości zadania za kwotę niespełna 42,8 miliona. Cena zaoferowana przez wykonawcę jest o prawie 6,5 miliona niższa od kosztorysu całej inwestycji. Na plac budowy wkroczy najprawdopodobniej już we wrześniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tego zadania do końca listopada 2011 roku, potem odpowiednie odbiory. Także w pierwszych miesiącach 2012 roku miłośnicy rekreacji wodnej korzystać będą mogli z tego, co oferować będą termy cieplickie. Wykonawca będzie też musiał dopasować teren z parkiem zdrojowym, wybuduje mosty nad Wrzosówką łączący termy z ulicą Wolności. Termy składać się będą z zespołu 5 basenów i urządzeń rekreacyjnych. Będą też urządzenia do odnowy biologicznej i wypoczynku. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na środę. Do zobaczenia.